Wilimowskiego, pan pyta, jak go poznałem. No jak pan widzi na tym zdjęciu, które pan z pewnością będzie prezentował, to było na Kalinie, czyli na boisku ruchu, na tak zwanym Harsioku. Na tym boisku odbył się mecz z Fortuną Düsseldorf. Fortuna Düsseldorf był rok przed tym mistrzem Niemiec. I wtedy ruch wygrał ten mecz 5-1. No, i w trakcie przerwy ojciec poprosił tych zawodników, bo ich znał, ze mną, żeby zdjęcie zrobić. I ojciec zrobił to zdjęcie. No. Zdjęcie, o którym mówi syn byłego reprezentanta Polski, pan Marian Lubina, znajduje się dziś w praktycznie każdej książce poświęconej Wilimowskiemu. Co ciekawe, takie książki przez lata nie miały prawa bytu, bowiem jedną z największych legend polskiego futbolu kilkadziesiąt lat temu uznawano za zdrajcę. Wilimowski miał warunki fizyczne niewiele lepsze od Messiego, powiedziałbym. Czyli to był chłopak, który miał 1,72 m wzrostu, był szczupły, miał odstające uszy i był rudy. A fakt, że był rudy, to nie jest tylko ciekawostka, bo dzisiaj już się tak nie mówi, ale jeszcze w latach tam 50., 60. i 70. mówiło się, że on jest rudy, to on musi być dobry. Było takie powiedzenie, które nawiasem mówiąc się jakoś tam sprawdzało. Myślę, że Wilimowskiego bym przyrównał do Ronaldo, tylko do tego brazylijskiego Ronaldo, czyli wchodzi na murawę i ma absolutnie... jest tak, jakby uderzył akurat piorun w murawę. Gigantyczny ciąg na bramkę, nie do zatrzymania. Był tam, gdzie miała przyjść piłka dla niego, no. Ale też nie grali ciągle na niego. To była ta wielka wojna między Peterkiem a Wilimowskim. Fritz Walter, czyli jeden z najwybitniejszych niemieckich piłkarzy w historii ich futbolu, mówi, że to był najlepszy piłkarz, jakiego on widział na oczy, że nawet był w stanie wykorzystać więcej sytuacji niż miał, zdobyć więcej goli niż miał sytuacji. Coś takiego powiedział Fritz Walter. Ernest Wilimowski uznawany jest za największą legendę oraz najwybitniejszego piłkarza, który kiedykolwiek zakładał koszulkę Ruchu Chorzów. Jednak swoje pierwsze kroki, już jako nastolatek, stawiał w pierwszym FC Katowice. Ja się przeszedł przez namowę do Ruchu. Ruch zapłacił za to 1000 zł i 2 mecze. Jeden mecz na boisku FC-u, drugi mecz na tym i kasa idzie... Dla FC. Mając zaledwie 17 lat, już w swoim trzecim meczu w barwach Ruchu zdobył aż 5 bramek. Jednak strzelone gole oraz zdobyte trofea to nie była jedyna rzecz, która go interesowała. Przede wszystkim chciał robić na murawie show. On potrafił doprowadzać obrońców i bramkarzy do płaczu wręcz, bo on z uśmiechem na twarzy pewne rzeczy robił, tak? Są takie ciekawe historie, jak podbieg do bramkarza, który podał mu piłkę i on ze swojej połowy potrafił minąć 4-5 zawodników, wybiegającego bramkarza minąć, zatrzymać się przed pustą bramką i poczekać, aż on dobiegnie po to, żeby wbić piłkę do bramki. Taki trochę styl podwórkowy, który się tym grało gdzieś tam, przynajmniej ja, w latach 80. Wtedy takie indywidualne popisy nie były, wtedy mówię o latach 30., nie były wcale takie normalne, nie były na porządku dziennym. Wtedy się grało jednak zupełnie inaczej. I taki piłkarz, który sam mógł rozstrzygnąć o wyniku, był po pierwsze skarbem, ale po drugie, czy może to bardziej po pierwsze, był kimś absolutnie nowym. Czyli, wie pan, to jest w ogóle paradoks historii piłki, ale jak pan popatrzy na dzisiejszą reprezentację Polski, to tam nie ma nikogo takiego.
a przydałby się ktoś, kto potrafi minąć paru przeciwników. Lewandowski nie jest takim typem piłkarza, prawda? Właściwie, no nie ma, po prostu nie ma. A jak pan popatrzy na Mistrzostwa Świata w Rosji, bo to mamy świeżo w pamięci, no to dzięki Modriczowi czy Hazardowi w Belgii te drużyny doszły do absolutnej czołówki światowej, bo potrzebny jest piłkarz, bo tak się piłka zmienia, potrzebny jest piłkarz, zawodnik, który sam weźmie, kiedy wszyscy są kryci, kiedy są strefy indywidualne, krycie, zony i tak dalej, czyli to wszystko to już jest jakaś aberracja, musi być ktoś, kto się tym wszystkim schematom wymknie, wywinie, który zrobi coś sam od siebie, prawda, bo ma to w głowie, ma to w nogach, ma to gdzieś tam, czyli krótko mówiąc ma ten talent. I on podobno trenował tak, że owszem, z Ruchem Chorzów to tak, czy wielkie hajduki, ale zdarzało mu się po treningu pójść gdzieś tam na jakieś hasioki i kopać z tymi chłopaczkami takimi tam 12-14 lat. Brał sobie, on był sam, przeciwko niemu była drużyna złożona z 6-8 chłopaków i chodziło o to, żeby on strzelił bramkę w ogóle ich nie dotykając, tylko wymijając i w ten sposób sobie dribbling wyrobił. I nawet nie mógł tam za bardzo strzelać za daleko, bo była jedna piłka i chodziło o to, żeby po nią nie biegać. No i żeby też nie zrobić im krzywdy, to nie strzelał mocno. W związku z tym wyrobił sobie i dribbling, i technikę strzału. W tamtym czasie piłka nożna była sportem amatorskim. Wcale nie oznaczało to jednak tego, że Wilimowski ze swojej gry nie czerpał żadnych korzyści. A ja w prasie przedwojennej przeczytałem historię o zakładzie pomiędzy Wilimowskim a fryzjerem, który go strzygł. No i fryzjer powiedział mu tak. Był mecz między reprezentacją Śląska polskiego a reprezentacją Śląska niemieckiego. I fryzjer powiedział Wilimowskiemu tak. Słuchaj, jak strzelisz hat-tricka, to masz 3 miesiące golenia i obcinania włosów u mnie za darmo. No i no, jak to się skończyło, oczywiście, że Wilimowski strzelił 3 bramki. Wilimowski uwielbiał zakładać się z innymi. Pewnego razu przyjął wyzwanie jednego z kibiców Ruchu. Założył się z Wilimowskim, że w tym meczu strzeli 10 bramek. Oni się założyli najprawdopodobniej w przerwie, po iluś tam bramkach już strzelonych, że jak strzeli 10, to dostanie złoty zegarek. No i cała drużyna pracowała na zdobycie tych 10 bramek przez Wilimowskiego. No i podobno ten złoty zegarek do niego trafił właśnie za zakład. Grał swoje mecze. No, Turing Union 10 bramek strzeli. To też nie jest takie byle co. No, bo to obojętnie, jaka by to nie była drużyna, tam nie daje sobie strzelić tyle bramek. Po dziś dzień nikt nie pobił rekordu Wilimowskiego, który w jednym meczu ligowym zdobył 10 bramek. Co ciekawe, w tamtym spotkaniu na Stadionie Ruchu debiutował ten zegar, który aż do dziś wskazuje kibicom niebieskich minutę spotkania. Rok przed tym osiągnięciem Wilimowski pokazał się całemu światu. Jego gwiazda w wymiarze międzynarodowym rozbłysła w meczu przeciwko Brazylii na Mundialu w 1938 roku. Niestety, ten mecz przegraliśmy 5-6, ale to co pamiętamy, to genialny występ Wilimowskiego. Prasa wówczas światowa, ta, która opisywała mecze, zachwycała się Brazylijczykami, ale przede wszystkim zachwycała się nieprawdopodobnym Wilimowskim. Tak? Tamte 4 bramki na Mistrzostwach Świata polskiego piłkarza, zresztą pierwszy piłkarz w historii futbolu, który zdobywa 4 gole w jednym meczu i to jest Polak, to jest coś niewiarygodnego. To gdybym mógł się cofnąć w czasie, strasznie bym chciał to obejrzeć. Właśnie jedną z bramek zdobył w taki sposób, aż można żałować, że akurat Że nagranie z 1938 roku nie zachowało się z tą bramką. Była podobna sytuacja, jak opowiadałem, że minął kilku Brazylijczyków na szybkości, położył bramkarza i wjechał z piłką do pustej bramki. No. Mecz z Brazylią pokazał światu, że taki zawodnik istnieje i pewnie gdyby była wcześniej olimpiada, a później kolejna i Mistrzostwa Świata, to myślę, że ta jego sława byłaby dzisiaj zdecydowanie większa na świecie. Gra Ernesta Wilimowskiego przyciągnęła uwagę klubów z zagranicy. Jak
reprezentacja pod firmą Ligi Polskiej pojechała bodajże w 1937 roku czy 8 do Paryża, no to Racing Paryż chciał go tam skaperować. No, tam podobno wozili jego i Wilhelma Góry po różnych knajpach, kabaretach. Zabalowali z tymi Francuzami i ci im podrzucili pod nos podpisanie kontraktów z francuskim klubem. Umówili się tam na jakieś pieniądze we frankach i już byli zawodnikami. Tylko wówczas był system taki, że polskim amatorom nie wolno było takich rzeczy robić. Oni mogli być automatycznie zawieszeni, więc oni jakby odkręcali, że to nie miało miejsca, że nic nie podpisywali. Potem szybko przestraszeni donieśli to kierownictwo ekipy i się z tego wymiksowali. Ale gdyby nie, to kto wie, co by było, gdyby on tam został wtedy w Paryżu. Być może też historia i jego osobista, i polskiej piłki potoczyłaby się inaczej. Bo jednak może nie doszłoby do tego, co się stało po wybuchu wojny. Wspaniały okres przerwała II wojna światowa. Ernest Wilimowski, jak wówczas wielu Ślązaków, wyjechał do Niemiec. Grał w tamtejszych klubach, a później w reprezentacji III Rzeszy. Po tym, co się stało po 1939 roku, no to ten Wilimowski był tutaj w Polsce na czarnej liście. O nim się nie mówiło. Albo, a jeśli już, to w kategoriach zdrajca. Jeżeli sięgniemy po publikacje powojenne, to w większości przypadków, nawet ze statystyk, strzelców bramek, został Wilimowski wymazany. Został wymazany jako nazwisko, jako człowiek, tak jakby w ogóle taka osoba nie funkcjonowała. Widziałem takie programy z meczów reprezentacji Polski, chyba nawet z tego meczu ze Związkiem Radzieckim słynnego w 1957 roku, kiedy tam jest historia reprezentacji, lista najlepszych strzelców, jego tam nie ma. Czyli gdzie można było, to się go wykreślało. Nie wiem, gdzie leży prawda i nie wiem, czy ktoś wie. Ale staram się postawić w sytuacji chłopaka, który w chwili wybuchu wojny ma 23 lata, całe życie przed sobą i chce grać. I jest Górnoślązakiem. Czyli pewnie ma trochę tego serca po stronie polskiej, trochę po niemieckiej. I to jest absolutnie naturalne. I ja bym go zdrajcą nie nazwał. Ten wątek ratowania matki pojawił się dopiero później. On chciał po prostu grać. I proszę zwrócić uwagę, że jemu było wszystko jedno tak naprawdę, gdzie on gra. Ja myślę, że tutaj jakieś tam motywy ideowe czy patriotyczne były na drugim planie, ale to jeszcze nie jest powód, żeby go nazwać zdrajcą. Żaden z nas nie jest w stanie się postawić w jego sytuacji. Trudno nam dzisiaj oceniać tamte postawy tamtych ludzi. Nagle doszedł do wniosku, że drużyna, dla której grał, nie istnieje, tak? Są Niemcy, no jedyne, co w życiu umiał robić, to gra w piłkę. Nie wiem, na ile prawdziwa jest informacja, że jego pierwszym klubem był klub policyjny, tylko dlatego taki sobie wybrał, żeby nie pójść do wojska i nie walczyć w szeregach Wehrmachtu. Co zresztą mu się tam ostatecznie nie udało, no bo i tak zostało, kiedy już po 1942 roku Niemcom zaczęło się dziać gorzej na frontach, no tego do tego Wehrmachtu wcielili, tak jak każdego innego piłkarza. No ale on się i z tego jakoś tam wywinął, no bo wtedy tam dochodzimy do tej słynnej drużyny Rottenjäger, czyli drużyny stworzonej przez Hermana Grafa, asa lotnictwa, z piłkarzy, tylko po to, żeby ich uchronić od pójścia na front właśnie. I Wilimowski rzeczywiście włożył ten mundur. Są zdjęcia jego w mundurze, ale już chyba nie z karabinem. A jeśli nawet, to nie słyszałem o przypadku, żeby on gdzieś walczył, strzelał, albo żeby nawet coś złego powiedział o Polakach. On był tak traktowany nawet przez Niemców, pamiętajmy, bardzo różnie, bo dla jednych był bohaterem, to chyba nie, ale dla jednych był po prostu świetnym piłkarzem, a dla drugich, który gra dla nich, prawda, a który zamienił Orła Białego na czarnego, a dla drugich był Polaczkiem. Polaczek to jest jednak pogardliwa nazwa. I ja pamiętam, jak zmarł. W 1997 roku ja wtedy byłem zastępcą szefa redakcji sportowej Telewizji Polskiej, i czyli
czyli decydowałem o różnych rzeczach. I powiedziałem chłopakom zajmującym się serwisem, żeby dali te informacje w serwisie sportowym w głównym wydaniu dziennika. To wtedy jeszcze tak było, że sport nie był oddzielony. I tak się stało i poszła ta informacja. I następnego dnia przychodzę do pracy, a pani dyrektor, już sekretarka mi mówi, pani dyrektor cię wzywa. No i pani dyrektor programu pierwszego wzięła mnie na dywan i mnie strasznie za to obsobaczyła, że co ja sobie myślę, że ja promuję tutaj zdrajców ojczyzny i tak dalej. Ja wysłuchałem, a potem ona wysłuchała mnie, co się rzadko zdarza. Ja jej powiedziałem, proszę pani, jest tak i tak. I powiedziałem jej, kim ten Wilimowski był, co, jak, długo to trwało. I wie pan, to się rzadko zdarza, ale ona wysłuchała i powiedziała, nie wiedziałem, bardzo pana przepraszam. Wilimowski do końca życia mieszkał w Niemczech, jednak w roku 1995 otrzymał zaproszenie od władz ruchu Chorzów. No to była głośna sprawa, ja zresztą byłem na tych obchodach 75. rocznicy ruchu Chorzów w hali przy stadionie na Cichej. W 95. roku, kiedy mówiło się, że Wilimowski przyjedzie, bo już ktoś tam z nim rozmawiał. I on podobno wyraził ochotę i chęć. Już się nie bał, bo to już była 95. rok, to już jest nowa Polska, no to ktoś mi powiedział, nic ci nie grozi. No podobno tam jeszcze jakiś był kontakt jego z Pawłem Buchwaldem, który go namawiał, już nie pamiętam kto jeszcze. No i myśmy czekali w tej hali i pamiętam to oczekiwanie, przyjedzie, nie przyjedzie, atmosfera była naprawdę taka, Wilimowski przyjedzie, no legenda przyjedzie, wróci do Chorzowa. No i niestety, jak wiemy, nie przyjechał. Wilimowski umarł, był kawał historii polskiej piłki nożnej, przedwojennej, mówię o przedwojennej, przedwojennej piłki i to mu nikt nie odbierze, nikt mu tego nie odbierze.